Witam wszystkich, tu Punio 7 jeszcze raz. Mam jeszcze jedną małą rzecz związaną z Icewind Dale'em, a mianowicie kiedy uruchomimy konfigurator Icewind Dale'a, to jest coś takiego jak tryb Serce Furii, o którym chciałem wspomnieć krótko w tym filmiku. Otóż co to jest? Bardzo on przypomina poziomy trudności z gry Diablo 2. Mianowicie, jak zauważyliście, nasze postaci, kiedy skończyliśmy grę, były na 16 poziomie doświadczenia. Maksymalny poziom doświadczenia w tej grze jest to 30. No i właśnie tryb Serca Furii służy do osiągnięcia tego poziomu. Mianowicie, przechodzi się całą grę jeszcze raz, ale wszyscy przeciwnicy mają plus 15 do poziomów, więc no cóż, nie wiem jak to dokładnie jest z przedmiotami, czy jakieś będą jeszcze lepsze przedmioty, chyba powinny być. Nigdy nie grałem w tryb Serca Furii, jakoś mnie to nie pociągało, ale no cóż. Okej, mianowicie, jeżeli ktoś z Was chciałby z jakichś powodów zagrać w tryb Serca Furii, otóż bardzo chętnie udostępnię moje postacie, tylko tak. To jest katalog Icewind Dale 2. To jest taki postać characters. I chyba, o ile się nie mylę, to właśnie te 6 plików odpowiada za postacie stworzone przez gracza. Dobra, w każdym razie ja wezmę cały folder, skompresuję, wrzucę go na jakiś serwer do uploadowania. Link do tego pliku będzie w opisie filmu. Więc każdy, kto będzie chciał sobie zagrać tryb Serca Furii, będzie mógł wykorzystać do tego postacie, których ja używałem w Zagrajmy Wy. No i cóż, jeszcze krótko może pokażę, jak w grze zaimportować taką postać. Mianowicie tworzymy nową grę. Dalej, tworzenie postaci. Zamiast tworzyć postać, bierzemy importuj. I tutaj zaznaczamy jedną z gotowych postaci, albo właśnie te, właśnie, no, nasze. Jak widać, to są te 6 moich postaci. One są już na 15 poziomie, 16. Tak, więc kiedy się je zaimportuje do gry, wszystkie zdolności, umiejętności, ekwipunek zostają. Jedynie wszelkie itemy questowe zostały wyrzucone z oczywistych względów, oraz wszelkie pojemniki. No cóż, miałem sporo w tych pojemnikach krapu, więc cały on przepadnie. No ale cóż, krapu na pewno będziecie mieli dostatecznie tam, no, żeby zdobyć nowy, dostatecznie czasu i zasobów. W każdym bądź razie, no to cóż, robię takie małe ogłoszenie. Mam nadzieję, że ktoś, komuś się to przyda. Przydadzą się te postacie. No i cóż, no to by było na tyle. Jeszcze, no, krótkie ogłoszenie, że staram się coś nagrywać w tym czasie, wierzcie mi. No ale nie za bardzo ostatnio mam czas, no ale coś jeszcze wrzucę na dniach, więc bądźcie cierpliwi, bądźcie cierpliwi. No i cóż, dziękuję jeszcze raz za uwagę i na razie.